pierwszą, czy idziemy do tej sypialni? Jadzia, idziemy do sypialni. Czy lepiej tą skrzynię najpierw? Poczekaj, już lecę, normalnie. Wrotki lecę. No cześć, witajcie, to my, Frodo i Jadzia. Hejo! Nasze kolejne zmagania z customem. Tutaj zakończyliśmy w tej kuchni. I tutaj jest jakieś dalsze przejścia są, widzisz? Takie drzwi... Tak, dzisiaj... A to jest ta jadalnia, to można z jednej i z drugiej strony tak ją obejść chyba. Z tamtej strony też można było. Masz taki wielki, długi stół. I tutaj pewnie też jest znowu muzyczka do odtwarzania. Ja jej nie będę ten uruchamiał. Nic tu nie ma więcej? Jesteś tutaj? Gdzie ten stół? Bardzo. Oj, cię zrobociło. Roboci. Co cię roboci? No nie, ciebie jest... roboci. Tak? Zrobociło mnie? Tutaj nie jest, tutaj nie ma przejścia. Dobra, no to... jaki jeszcze pomysł? A, dobra, mamy łom, tak? Nie słyszałam. Mamy łom, słyszysz? Tak, mamy no, teraz. No to dobra, to jak mamy łom, to może wróćmy się tam na górę, do tej takiej sypialni. Co ty, co myślisz? Albo mnie roboci, albo mnie Jadzia nie słyszy. Słyszysz mnie? Tak, roboci mnie. To za chwilę chyba wrócimy, zrobimy cięcie, jak się to uspokoi. No dobra, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że teraz będzie już okej. Okay. Jak coś, to zrobimy jeszcze cięcie. Idę tam do tej sypialni na górze. Słychać mnie? Wszystko okej? Okay? Roboczę trochę. O co to chodzi z tym roboceniem? No ciebie też. Troszkę... No troszkę cię roboci. Nie tak może, żeby... Zależy tam... Ciebie się poprawiło. No czekaj, no bo to musisz mówić, nie? Coś tam gadamy. Jesteś na górze? Może? Wiesz co, tak, jestem na piętrze i tam... tam jak żeśmy skakali gdzieś... Po prawej... Jak jest ta... To potem po środku żeśmy skakali po... Okej. Okay. To mówisz, mamy plan taki, żeby najpierw tą tutaj skrzynię pierwszą, czy idziemy do tej sypialni? Jadzia, idziemy do sypialni. Czy lepiej tą skrzynię najpierw? Poczekaj, już lecę, normalnie. Wrotki lecę. Nie śmiej się, bo ja byłam kiedyś u lekarza, u ortopedy, bo mam problemy z kolanami i tak dalej, mam operację. No, ta operacja mi wyszła, nie mam połowy kolana, wiesz, człapę jak człapak. I te sprawy, i na siłowni nie mogę ćwiczyć jak normalni ludzie, tylko jak kaleka. Nie? Aha, rozumiem, no. No. I byłam na pierwszej wizycie u ortopedy. Był taki młody chłopak. Jeszcze no, coś w wieku DSO, nie? Aha. Czyli zupełnie młody. No to młody, no. Młody, no. I... Młody szczyl. Ja no, siedzieli tam... Jeden był lekarzem i mówił, a drugi po prostu siedział i robił notatki. Notował. No taki uczeń jakby, nie? Mhm. Coś takiego, jak praktykant. Praktykant, nie, no. Nie ma żadnego pojęcia, co on tam robił. No i tak. No i do mnie tak, no to co? Zapraszam panią do łóżka. A ja mówię, że tylko musimy być cicho, bo pacjenci siedzą za drzwiami, nie pacjenci siedzą za drzwiami. To oni w brecht, ja w brecht, nie? Nie powinienem tak żartować, bo kiedyś też z takim dowcipem do takiej... Jezu, no tak, bo się nie każdy na żartach zna, no. Jezu, taki no tak. Taki tekstem wywalił do takiej babki po 40, nie? A to trzeba go straszyć, że pójdzie złożyć na niego skargę, że jej coś tam propozycje. No są tacy ludzie, tak, nie znają się tak. To jest nienormalne.
No. A jeszcze wiesz, potem no musiał sprawdzić, co z tym kolanem jest, nie? Czy ono jest stabilne, czy nie. Aha, aha. Gacie w dół, rzeczywiście. Kładłem się na tym łóżku, on się tak jakoś nade mną pochylał, wiesz, noga w tą, noga w tamtą, i tak, i siak. No po prostu... Cyk. Rehabilitacja pełną parą. No, no rzeczywiście, ta kolana to w ogóle nie jest stabilne, lata pani na wszystko, na wszystkie strony. No, niestety. Także wiesz, lecimy teraz dosyć... Takie propozycje. Ale dobre, dobre. Z życia wzięte. Wiesz co? No ja już to otworzyłem to w tej sypialni. Tam jest waga. Zodiak. A znowu tutaj... ta skrzynia taka, co ty chciałaś, to tam była dźwignia, no, która otworzyła nam piwnicę. Ale w tej piwnicy... No, jesteś w tej piwnicy może? Nie słyszałam, bo cię ściął. O, roboci mnie. Co ty gadasz? Znaczy w ogóle cię ściąło. A, w ogóle mnie ściło. Aha, w ogóle. Nie, no bo tak, pierwsze to mówiłem o tym, o tej sypialni. Masz już to? Tam jest waga. O sypialni? No, w sypialni tam, jak tym łomem otworzysz. Ja nie wiem, czy to jest sypialnia, ja jestem w sypialni. No tam, gdzie można, tam, gdzie takie dwie wazy takie przesuwaliśmy. No, no, no to jest. No, no to tam wejdź w tą taką, do tej komórki tam i tam można tym łomem otworzyć sobie tą ścianę. Masz to? Okej. Czyli co, jesteś... idziemy na dół do tej piwnicy zobaczyć? Bo ja tam byłem w sumie. No, zmierzam tak powoli. Aha, zmierzasz powoli. I tutaj, słuchaj, coś się ktoś odzywał. Nie wiem, chyba... O, ten duch jest tutaj za tą kratą. I lukaj jej piwnicy? Aha, ale on jest jakiś rozwścieczony, słuchaj, coś nam tutaj... W sumie tak rzeczywiście jakiś jakby wyglądał trochę jak Indianin. I tutaj są podesty. To nie jest czasem... my musimy te wszystkie zodiaki tutaj dać? Jesteś już na dole w piwnicy? Wiesz co, to jest takie tak ciemno. Tak, i dam się znowu nabrać i odpalę flarę, myślę. A to dobrze, ja też. Słuchaj, tutaj są podesty i na każdym z tych podestów trzeba dać znak zodiaku. Tak, i one są podpisane. Mhm. Tak. Bo ja lecę po kolei, bo ja tak nie za bardzo znam. Skorpiona mamy, to jest skorpio. Ryby dałem też. Dałem byka. Tak. Znaczy barana. Dałem bliźniaki. Libra. Co to jest Libra? Waga? Waga. Ojeju. Nie wiem, ja tak nie... Nazw to ja nie kojarzę. Skorpion chyba mamy, tak. Skorpiona mamy. Skorpiona mamy. Leonie mamy, oczywiście. A tu? Mamy co? Kancer, raka, żeśmy wyciągnęli chyba z wody. To. Ale fajne w sumie, nie? Takie te... Podoba mi się to. No dobra, to ja wtrniłem... Bo my będziemy robić ten rytuał, nie? No tak, i wtrniłem wszystkie. W ogóle jak za kratą to... widziałaś tego gościa, czy nie? Gadał coś do nas. No pewnie po tym rytuale coś nam zrobi, jakiś kuku. Jakieś pewnie będziemy, jakaś walka z bossem może też być. Na pistolety, których nie mamy. No właśnie. To ja tutaj wszystko. Czyli to jest to pomieszczenie, w którym... Okej. Okay. A ile ty w ogóle masz ich? W sumie tak. No ja nie policzyłem, wszystkie wtryniłem już. A ile masz wtrynione? Dobra, to zejdę i policzę. Yes. Ale no, musimy mieć chyba porówno, nie? Raz, dwa. Trzy, cztery. Pięć. Sześć. To jest szósta? Szósta. Sześć mam, raz, dwa. Dobra, Libra, waga. Tak, bo za pierwszym razem mi się nie udało.
Właśnie myślałam, że Libra to jest waga. Klikałam i nie chciało przyjąć. No to mam... To jest 6. To jeszcze 6. To tu w kącie jest tak ciemno, byłeś? Nie. Nie sprawdzałem tam już nic na dole. Zastanawiam się, co jeszcze możemy tutaj zrobić, bo ten łom, to otworzyliśmy już te dwa przejścia. A! Tą czasówkę mamy. No i tam jeszcze była ta skrzynia taka dziwna, jakby jeszcze ktoś tam chciała podnieść. Może tą skrzynię trzeba spalić? Taki masz pomysł. Też można. Dobra. To może tak. Idziemy po pochodnie? Idę. Znowu do sypialni. Tak. Co zrobisz? Konar zapłonie. Bierzi. Idziemy teraz do tego basenu śmiesznego. To było w tym kominku, nie? Dobra, to... Ona się od tego zapali? Nie, nie, wiesz, nie. Normalnie możesz zabrać. Ale możesz, no. Zapisać. A z tyłu tam w kominku nie już nic więcej nie było. Do góry się nie da. Nie, nie. Bo gdzie są te 3 sekrety? Ja nie mam pojęcia w ogóle, słuchajcie. Mamy już 6 zodiaków, a nie zdobyliśmy ani jednego sekretu jeszcze. A na tym poziomie są 3. Nie wiem, o co chodzi. Muszą być nieźle skitrane, słuchaj. No, pewnie leżą na wierzchu, nie? A przeszłam pewnie 50 razy i obudzi. Pytanie też, jak one wyglądają, co to jest, w jakiej postaci są, nie? Bo z żadnych znajdziek, na przykład tutaj w ogóle nie ma żadnych apteczek ani nic. Co, no idę z tą pochodnią. Z pochodnią idziemy teraz do... Gdzie to było? Ja nie pamiętam, gdzie to było. To było na strychu? Nie, nie. Gdzie odpalaliśmy pochodnie? W kuchni? Nie. Na basenie. Dobra, tam to jest, już chyba wiem, gdzie. Pójdę, sprawdzę. Rozwieję wątpliwości. Na basenie. To na dole tam. Mówisz podpalić. Już dobiegłam. Idealnie. Ale miałaś pomysł. To jest sekret. Yes! No widzisz? To prawda, jeszcze tam nie dotarłam, bo nie wiem, gdzie to jest. No, ale to był sekret. Ale fajnie, fajnie zrobiony. A ten sekret był gdzie? Wrócić muszę. Tak, no musisz wrócić na górę. I tutaj to jedno takie pomieszczenie. Jak wchodzisz po schodach, to od tutaj, gdzie ta, po stronie strychu, to tu są te dwa wejścia takie boczne. To te ostatnie, na samym końcu tam masz. Też nią biegnę, żeby to było. To jest taki pokoik. Była gdzieś jeszcze jakaś taka skrzynia. Aha, i tutaj jesteśmy, od razu można by było zrobić tą czasówkę. Na razie ja tą pochodnię, słuchaj, zostawiam. Nie mam na razie na niej pomysłu. Ale bym ją zabiła. Ale tak dziwnie wybuchło, nie? Ja miałem wrażenie, że ze mnie podpali. Też tak miałaś? Tak, bo jeszcze szukam, gdzie to było. A jesteś już na górze? Wchodzisz? Jestem na górze. Tak. Kurczę, ale weszłam do biblioteki, gdzie Winston siedzi. O nie, 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 to właśnie... drugą stronę. Nie, nie, dobrze, dobrze, jesteś już blisko. Jak wyjdziesz stąd, tak? Gdzie ten Winston, to od razu na lewo. Te kolejne, tak. Drzwi, tutaj. Normalnie moja spostrzegawczość. Ten pokoik. Dobre, dobre. No wow. Właśnie tak mówię, no co z tym się da zrobić? No ja myślałem o broni, nie? Że będzie trzeba zestrzelić to. Yes. Ale spoko. Aha, i czekaj, no to teraz zróbmy tą czasówkę tutaj. Właśnie teraz, gdzie ten Winston był, tylko trochę tutaj niżej, gdzie czekaj, jest ten fortepian. Ja sobie zapiszę to. Dobra. To będzie najlepszy pomysł. Wyrzucę pochodnie. No. I tutaj, gdzie ten fortepian, gdzie Winston, to ta mapa taka tutaj na górze, w ścianie. Mhm. Wchodzimy i tam jest, słuchaj, czasówka, 15 sekund. Tylko pytanie, gdzie to jest? To jest chyba gdzieś na dole. Na dole. Dobra, no to co, jedziemy, zapisujemy. Czekaj, masz tylko. Dobra, 3, Pelaka znaleźć. Lecę. Dobra, to jest na dole. Mhm.
O kurze, stopa, ale polazłam. Ale to będzie trzeba skakać przez barierki, słuchaj, takim. O makarem. Nie! No, 8 sekund. Wiesz, 7, co to oznacza? 5, 4. Dobra. Udało mi się. Zmieściłeś się, a ja się nie zmieszczę. Skacz przez te barierki. Szukam tej. Tego plakatów? Jest taki w ścianie. Taka mapa. Kolejna! O kuźwa, kolejna czasówka. I to chyba jest na tym basenie. O kurde, o kurde. Dobra. To będzie dramat. Następna będzie jeszcze gorsza. Tak, to jest na basenie. Ja pierdzie. 8, 7, 6, 5, 4. Jest. To poczekam na ciebie. Udało ci się tą pierwszą? No. Gdzie ja biegnę? Gdzie ja biegnę? Gdzie mam biec? No tam na dole. Ale gdzie? Nie zdarzył mi czasu. Gdzie to się otworzyło? Nie, wiesz co, to było... przed wejściem na schody. Przed wejściem po lewej stronie. Tak, po lewej stronie. Mhm. Dobra. Jeszcze raz. Czytaj. Jedziesz, wiedźmo. Tutaj skocz przez tą szczelinę, nie? Bo to jest taka szczelina w tej barierce. Zeskocz na schody i od razu tutaj na wprost jest. Czemu to jest takie jedno? Ciekawe, czy to... Matko, to jest... Skoczyłam. Wow, dobra, mam jeszcze coś fajnego. Skoczyłaś? No, i teraz tak. I teraz to jest kolejne... Pamiętasz, gdzie był basen? Z tego miejsca będziesz pamiętać. Skoczyć do góry. Łoki czort. No, basen. Basen. I teraz masz kolejną dźwignię, która otwiera na basenie dźwignię, nie? Znaczy drzwi. Musisz biec szybko, bo tam chyba też jest kilka sekund. Kilkanaście. Chyba jestem na basenie. Gdzie są te drzwi? No tam z tyłu, gdzie trampolina, gdzieś ten... Nie zdążę. Nie zdążysz. Od złej strony, od dupy strony. Aha, no. I czekaj, bo tu jest, słuchaj, kolejna trampolina. Boże, nie trampolina, tylko dźwignia. Dźwignia. O nie, kolejna czasówka. Tym razem w kuchni. 30 sekund. Świetnie, świetnie. No nie, tu chyba nie zdążę. Powiem, bo że tak. Zrobiłem błąd tutaj. Widzę, że bardzo dbają o tą kondycję Lary. Trzeba cały czas na sprincie tutaj, wiesz? Tyle, ile możesz. Ta, nażarła się parówek i teraz wiesz. Gdzie to jest? Aha, tu. Dobra, mam. Co? I teraz kojarzysz kuchnię? Gdzie jest? Udało ci się zrobić to drugie? Kuchnia to jest po drugiej stronie basenu. O Jezu! No. Stwierdziło to. Więc, no dobra, i tam, tam jest kolejny zodiak, nie? I teraz jak go zdobędziesz, to znalazłem coś fajnego. Zaraz ci powiem. Tylko musisz to przejść. Pewnie secret. No nie wiem, wiesz? Nie wiem. Ale pamiętam, że kiedyś grałem właśnie z kumplem. Też nagrywaliśmy custom. I pamiętam, ojeju, bardzo długo się męczyliśmy. A się okazało, że dźwignia to była lampa. Wiesz? W ścianie. Nie. Wiesz co, właśnie... Od tej pory pamiętam, że lampy też trzeba O Boże, macać. Gdzie ja poleciałam? Źle, zepsułam. Wiesz co, patrzyłam się wcześniej na takie lampy, bo też pamiętałam, że kiedyś... No ja już mam cały czas, zapamiętałem to. Z DSO chyba coś tam graliście i też była lampa. Tak, tak. I też jej to opowiadałeś i tak mi to... Tak, to ja zapamiętałem to, no. A tu chyba będzie trzeba odpalić ten kominek. Ja spróbuję. Bo znalazłem fajne miejsce też, miejscówkę. Właśnie przez te lampy. Ale zrób najpierw ten... Dobra, i w kuchni gdzie? W kuchni i w podłodze. Mhm. Łofa. Gdzie ja tą pochodnię zostawiłem? Gdzieś na górze chyba. Ale wiesz co, jestem w kuchni, nie ma w podłodze nic. No, tam troszkę podejdź. Musi być.
Czekaj, bo ja może wchodzę do tej kuchni. No musisz tam wejść, no. Ale w kuchni czy w jadalni? W kuchni. Bo tu jest jeszcze jadalnia, byliśmy nie, nie. w jadalni? No byliśmy, ale tam generalnie nic nie było, tylko była muzyczka. A te drzwi? Które drzwi? W jadalni są drzwi, które prowadzą do... Do kuchni. No to ja wcześniej nie otworzę. A gdzie w podłodze? Nie widzę tu w kuchni. No ale już pewnie czas ci minął. Ale w podłodze czy w ścianie? Nie, w podłodze jest. Ale ty robisz tą czasówkę, bo to musisz teraz z basenu kolejną dźwignię, tak? Masz to? Tak, tylko wiesz co, ja tu biegłam, no ja nic nie widziałam takiego. Poczekaj, no jak, no ja lecę, zaraz zobaczę. A dobra, tego po prostu nie widać, bo to jest tekstura kafelków. Tak, to jest tekstura kafelków. No, że jak to się złoży, to są kafelki. To wtedy, nie... tak, to się zlewa, nie widać. Mhm. No. Biegnij, larwo, biegnij, szybko, szybko, szybko. Go, go, go. Go, go, gadget. Spróbuję odpalić ten kominek, zaraz ci powiem, o co chodzi mi. No i? No i mam tu, mam. Masz to? Bardzo mocno, w tym nosie. Super. I teraz... Wyjdź sobie i podejdź do tych drzwi tutaj, gdzie była ta pierwsza dźwignia na czasowa. Na dole. Tutaj na tym, w tym głównym holu. Te pierwsze drzwi. W tym holu, no. No jak, no, jak wyjdziesz teraz od tej kuchni. Masz to? To zobacz, obok tutaj jest ten właśnie ta lampa i ją można. To jest jako dźwignia, nie? Jakiś stary dziadyga. Taki trochę, taki zdezelowany, nie? No duszek mi się taki pojawił. Tak, i tam jak wejdziesz, to trzeba, musisz wrócić się po pochodnie. Pamiętasz, gdzie zostawiłaś pochodnie? Chyba tam na górze gdzieś, co? Tak. To musisz się teraz wrócić, żeby odpalić, tutaj jest w tym pomieszczeniu kominek. Odpalić ten kominek. Ale nie wiem, o co chodzi. Tu jest jakieś, takie coś się pojawiło, nie wiem, czy to o to chodzi. To jest przycisk, jest, dobra, czy ja lewszy biegnę? Czy to jest ta lewa strona? To jest to lewe. Czy generalnie fajnie się zdobywa te zodiaki, one tak fajnie są poukrywane w tym domu. Mam pochodnie. Masz pochodnie? I leziemy. Gdzie tu jest jeszcze w tym domu, gdzie moglibyśmy... Tam na górze już zrobiliśmy to. Ta jadalnia, kuchnia... Dobra, i ta dźwignia otworzyła nam tutaj tego ducha, dobra, polecam. Tak. To są ta. Ja proponuję już wyjść na zewnątrz. Nic tu chyba już w domu nie będzie. Nie mówisz, że kominek można biorę. Tak, trzeba odpalić kominek i pojawi ci się taki przycisk w ścianie, taka gwiazdka. No i ta gwiazdka otwiera te drzwi właśnie tutaj naprzeciwko kominka i tam jest kolejny zodiak. No. Ale da się tu nigdzie wskoczyć. No tak zerkałem tam, ale... A, nic nie można zrobić, jak się ma tam... Dobra. No, taka sytuacja. Co mam? Masz zodiak? Nie, takiego konia jakby to nie. A ja nie myślałem, jest, że to jest jakiś ptak. To jest sekret. To jest sekret? A... Czekaj, to bo ja się pomyliłem. 2 z 3. No, to... No to wow. Mamy pół na pół. A to nie wiedziałem, że to sekret, wow. Pół na pół, chociaż ty pierwszy doszedłeś do tego, do tej skrzyni. No, ale to twój jest, no gdzie tam? To tak, to jest sekret. To jest sekret. Aha, czyli to nie był zodiak, mi się wydawało, że... A znaczy to jest... Nie. To jest jakieś ptaszydło. Znaczy może ono się jakoś nazywa? Ale to... A mi się wydaje, że to jest właśnie też jako zodiak. Agila, czy akula, czy... No. Jaki masz pomysł? Gdzie byśmy teraz mogli pójść? Bo nic już więcej nie znalazłem. Nie wiem, w tym domu chyba już wszystko zrobiliśmy. Te czasówki tu. Wiesz co?
Można te zbroje pomacać. Aha. Bo one mają takie klapki. A czy to jest pełno tego? W newralgicznych miejscach. Mają. Może się coś otworzy. Albo przesunąć je. Wiesz co, ja się zastanawiam też nad tymi niektórymi obrazami. No właśnie, tylko że nie ma jakby... nie ma czym strzelić, no nie? Zawsze właśnie, to... bo ja bym tak obraz. Zastrzeliła. W obraz. Ja proponuję, słuchaj, wyjść na zewnątrz teraz. Poszperać trochę i połazić tutaj po ogrodzie. Jak wychodzę, to idę na lewo, gdzie jest ta fontanna. Dobra, ty tam pilnuj czasu, żeby znikom lecieć, nie? Tak, tak, tak. Bo ci zrobi kałuża i... I będę musiała do ciebie przyjechać i to posprzątać. Tak. Wiem, no damy radę, spokojnie. Ona jest taka, że ona wytrzyma. Nie no, będziemy pewnie zaraz kończyć. Nie wiem, ile mi tam zostało, ile w ogóle nagrywamy, bo mi się poczucie czasu straciłem trochę. Przez te cięcia nasze, niestety. Panna Virgo. Czyli i... Jezu, o Boże, co to będzie? Wzdłuż ściany, mówisz. Dobra, no. To ja też idę. Wzdłuż ściany, dojdziesz do takiego miejsca, gdzie jest statua panny. Dobra, idę. Virgo. I tam jest coś, są 15, tak jakby... North South, jakby na 15 stopni na południe i napis jest star. To, mamy stanąć na tym starcie i... Serio? No właśnie... nie wiem. A tu nie ma żadnego toru przeszkód? Nie. Nie, właśnie... Jesteś przy tej panie? No jestem właśnie. No. Jej nie można przesunąć, no widzę to. Jest start i widzisz, tak, taka jakby wskazówka. Virgo jest. 15, są 15. Start. No nic tu nie da rady zrobić. Nie wiem, chyba, czy to kroki. Aha. Bo no bo jak pod kątem 15, to takie trochę dziwne. Może 15 kroków na południe od tego startu. Tak mówisz. No, albo gdzie jest południe, poczekaj. Czy tutaj coś jest jeszcze w pod... podłodze? Nie. Nic tu przesunąć się nie da. Obejdę jeszcze, wiesz co, dookoła tutaj, gdzie są te roślinności. No ja właśnie nie spodziewam, bo się tak jest. Idę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Chodzę między tymi drzewami. Wiesz co, mam kolejną wazę, ale pytanie, czy można ją przesunąć. Tak, do przesuwania jest jedna waza, ale nie wiem, w którym... Tu jest jakiś przycisk, który coś wysuwa. Aha, takie coś. Jakiś łapki, no. Jest łapka, widzę. Jakieś symbole. I tu jest manki. To jakieś symbole, jak widzisz. Właśnie co, mówisz o podłodze, że chcesz dać tą wazę przesunąć, czy co? Niech spojrzę. Myślę, że tą wazę trzeba na ten klocek. No ale tam to jest ten klocek po to, żeby tylko manki dać. Nie wydaje mi się, żeby to było po to, żeby tą wazę do góry dać. Myślisz? A wiesz co, a może tutaj na ten symbol taki? Gdzie jest symbol? Na koło ławki. Jest jakiś? No pewnie, że tak. Nie, takie inne miejsce. Tak, 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 tak. To by się zgadzało. To nic, pchamy tam. Ej, Lara, ej. A jeszcze ciekawe, no jeszcze ciekawe, co z tamtym, z tą kobitą tam, nie? Ten posąg. Co to jest za zagadka? Bo to jest jakaś... Pewnie prosta jak drut. No zależy. Oj tam. Bywaj wygięty. Słuchaj, otworzyła się klapa. Idziemy tam na dół? Klapa, klapa. Która klapa?
O, zmieniło się. Tu trzeba odpalić. O, apteczka, no nie wierzę. O nie, jakie tu są jakieś pułapki. No. Pułapki są? Są pułapki. Mhm. O no. Wow. To ja zginę na pewno. Dobra. Tutaj uważaj, bo ten... trzeba wyczaić moment, w którym płomień przestaje buchać i wtedy skok zrobić. Ciekawe, czy się spełni przepowiedź na DSO. Nie skacz z tymi splerami. No. Ale powiem ci, że skoczyłam z splerą. I mi nie... Jezu, wpadłem. Nie wiem, o co chodzi tutaj. O, zabiło mnie. O, tu nie można do tej wody. A. Wiem, słyszę takie dziwne szepty, nie? Co tu można zrobić? Nie wiem, czy czasem nie trzeba będzie skakać po tych pochylniach, a żeby nie. się... Wiesz, o co chodzi? Nie, no. Tego nie umiem. I tak skakać i cały czas unikać parku, tych pół. No i parku. Ja. Ale to tak będzie, bo tam trzeba się dostać tam. No i save'a. No ja muszę najpierw to zrobić, czekaj. Ja mogę ci dać save'a, tylko. A ty skaczesz? Tak, na razie skaczę, no. Tylko chciałbym tak, żeby mnie te płomienie nie ten. Jakoś. To się jakoś skacze... No tak na boki trzeba, nie? O, kuźba. Ale to... To się ze strzałką w bok? Tak, tak, trzeba. Mhm. Ale ja sobie zapiszę to w trakcie skoków. Właśnie ja tego nie zrobiłam i mi je trzykroć. Nie, o. Już mnie pali. Cholera. A to odbiłam jest... się. Dobra, muszę tak, muszę najpierw poczekać. To za pech. Normalnie... Sushi. Teraz spróbuję. Nie, znowu mi to nie wyjdzie. To zawsze musi być ta sama strzałka, czy nie? Tak, tak, cały czas kierujesz się. Prawie. Jest. Mam to. Nie, podpaliłam się. Oj, ale to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Chyba... To nie o to chodziło. Kurde, jak mnie zapisało w momencie podpalenia, przecież... Tak nie był. Tego miecza nie da rady, idziemy tam, gdzie te ciachaczki chyba, nie? Ale mnie zzłoiły. No ja prawie życia nie mam, nie? Czekaj, jeszcze raz, bo... Wyskoczyłem za pierwszym razem, nie wierzę. Boczkiem, nie? Najlepiej. Nie, prosto. Prosto w czeluści. Tutaj znowu są kolce. No i jest jakaś... Jakaś czaszka? Co to jest? Dobra, a przez te kolce jak przez... No, z rozbiegu, wiesz? Najlepiej. Ale ta czaszka to nie jest... A to jest sekret. Czujesz? No to masz... Ja pierdziele, mamy wszystkie trzy. Aha, to nie jest zodiak. To jest sekret. Nie, nie mam pytań. Teraz musimy wrócić się tą samą drogą. Kiciuś, podrapałeś mnie? Kiciuś? Kiciuś, tak. Chciałem na kolanka wskoczyć, ale miał za mało miejsca i mnie podrapał. O, leciał do pańci. Gruba dupa mu ten zaciążyła. No i co, i wychodzimy stąd teraz? No tak, ale to naprawdę tą samą drogą trzeba wyjść? Nie! Ej, nie! Naprawdę no jedynie, to... Jedynie ciachaczki przestały działać. Tak, razie. I przestały buchać ognie, to może powrót będzie jakiś łatwiejszy. Ale bez sensu. Trzeba tam wracać tą samą drogą. Ja teraz wiesz, zapis na zapisie. No ale sekret powiem ci po byku. Tylko pytanie właśnie, czy musimy tak skakać, czy może ta woda już jest... Podać do... Aha, no i coś zabija? Mhm. Aha, dobra.
No to dobra, to tu już jest łatwiej, nie? Tutaj to chyba już sobie dasz radę, nie? No, pewnie tak, tylko... Znowu teraz musisz... Gramy dalej, czy...? Wiesz co, jeszcze kilka minut i już tak, będziemy kończyć. To już zrobiłem sobie cały odcinek. Dobra. No, ja tylko teraz... Problem, żeby za tą ciałaczkę przejść. No, próbuję skoki robić, tylko gdzie my mamy się tu zatrzymać teraz niby? No ja przez cały czas ląduję po tej ciałaczce w wodzie. A, wiem o co chodzi. Mhm. Teraz będę chciał tutaj... O, tutaj bym chciał skoczyć. Czy to się da? Da się, dobra. Tam potem już jest no łatwiej, nie? Bo już nie ma tych ogni, nie? Więc możesz normalnie śmiało skakać. Fajnie, że mamy trzy sekrety. Może to trzeba ten... Na shift? Ja to muszę tym drugim altem niestety. Nie. Chciałbym się już dostać. No, udaje ci się, czy wpadasz do wody cały czas? To cały czas lecę do wody. Do wody? Hmm? Tu jeszcze coś w tej wodzie jest? Tak, tu są dalsze przejścia. Żeby ona normalnie przeskoczyła, to nie, musi się nas zawisnąć. Teraz będą brzydkie wyrazy. Teraz może być głośno. Aż tak? Tu jest manki. Aha, tu jest te manki, zapomniałem. Dobrze, ale to... Jeszcze poczekam na ciebie, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku, nie? No, ona mi po prostu tutaj w miejscu. No dobra, nie ma problemu. Zakończymy tam... sobie, a po tak. prostu jak się spotkamy następnym razem, to będę już stała na tym. No tak, czyli w następnym odcinku Jadzia, słuchajcie, da radę i tam podoła z tym. Na 100%. I będziemy już w tym miejscu, gdzie ja jestem, mam nadzieję. No dobrze, no, poza nagraniem to ja spróbuję. Tak, wiesz? Zrobimy to tak, że albo save'a może. No nie wiem, zobaczymy. Albo sama po prostu uda ci się. No fajnie by było, jakby ci się udało. No bo to jest problem z tymi altami, nie? Niestety. No. To co? Słyszymy się, dziękujemy wam za dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku, tak? Pa, pa. Tak, dziękujemy. Pa, pa. Pa, pa.